Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym pokażę Wam, jak banalną rzeczą jest importowanie oraz zagnieżdżanie komponentów. Nie zapominajcie o łapkach i subskrypcji, a my przechodzimy do rzeczy. Odcinek będzie naprawdę bardzo krótki, także lecimy. Po to we wcześniejszych lekcjach pokazywałem Wam, jak importować moduły, abyście teraz nie mieli żadnego problemu. Importowanie komponentów, czyli klas albo funkcji, jest identyczne. Zaimportujmy sobie komponent book do komponentu article. Komponent book znajduje się w folderze components, następnie molecules i book. Tutaj jest literówka, powinien być book z dużej litery, już to poprawię. No i teraz przechodzimy sobie do article i importujemy tutaj komponent book. Zaczynamy więc od import, następnie piszemy słowo kluczowe book i tutaj nie piszemy w nawiasach klamrowych z tego względu, że eksportowaliśmy book defaultowo, czyli nie używamy po prostu nawiasów klamrowych. Następnie from, no i importujemy to z wcześniejszego foldera, także musimy się tutaj cofnąć, tutaj wejść do book, a następnie po slashu book. Teraz, aby zobaczyć, czy to nam działa, no to musimy sobie tutaj to wywołać. Po artykule dajmy sobie przecinek i wywołajmy sobie book. Teraz, żeby zobaczyć, czy to działa, no to musimy przejść do pages, następnie do index.js, i tutaj zaimportować sobie nasz komponent article. Ja, żeby w ogóle to jakoś wyglądało, to wyrzucę sobie to wszystko stąd, bo nie jest nam to w ogóle do niczego potrzebne. Następnie całe ciało stąd też wyrzucę. Zostawiamy sobie main. No i teraz importujemy sobie article, ponieważ w naszym article jest book. Dzięki temu, że zainstalowaliście wcześniej te rozszerzenia, o których mówiłem, możemy to zaimportować sobie w troszeczkę szybszy sposób. Robimy to w taki sposób, że tutaj zaczynamy pisać już nazwę naszego komponentu, który chcemy tutaj wywołać, czyli na przykład article. Dzięki temu rozszerzenie podpowiada nam, że może ten artykuł od razu zaimportować. Jak widzicie, pokazuje nam tutaj ścieżkę src components molecules article article. Tak, i jest to dokładnie ta ścieżka, także klikamy enter i jak widzicie, u góry zaimportował nam się ten artykuł, a my wystarczy, że dołkujemy sobie te tagi, następnie odświeżymy stronę i jak widzicie, mamy artykuł i książka, ponieważ w naszym article zaimportowaliśmy sobie book, a w book po prostu mamy napisane książka. W tym odcinku tyle. Mam nadzieję, że jest to proste. Pamiętajcie o łapce oraz subskrypcji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.